Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Starolski, Północny Londyn. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. Ale zanim to nastąpi, chciałbym Was serdecznie podziękować za kondolencje, które składaliście mi osobiście czy poprzez social media, za słowa otuchy, za wyrazy empatii. Naprawdę serdecznie Wam dziękuję. Zaczynamy od czego? Od Midnight Oil, północna ropa. No ropy mamy podostatnie chyba nie za bardzo, ale gazu jeszcze mniej. Dobrze, Diesel and Dust, diesel jest teraz w cenie, kurz mamy za darmo. Okej, okay. Słuchajcie, fantastyczna płyta, a największy przebój to zdaje się, że druga strona, dobrze mówię? Nie, pierwsza strona, pierwszy utwór, Bed is Burning, no fantastyczny kawałeczek. The Autobiography of Supertramp, czyli największe przeboje grupy Supertramp. Na tej płycie składa się co najmniej 10 kawałeczków. Okulary straciłem do czytania, mam do widzenia na odległość, także będzie ciężko mi naprawdę dzisiaj i nie tylko dzisiaj, w następnych 3-4 odcinkach też. Aha, w następnych odcinkach pojawi się konkurs, długo, dawno, dawno temu zapowiadany. Konkurs dotyczy grupy T-Rex. Pamiętajcie, T-Rex, pytanie konkursowe do wygrania 5 singli. Dzisiaj chyba już następne pytanie do następnego konkursu, które będzie dotyczyło Electric Light Orchestra, no ale to później. A tu 5 singli do wygrania, wystarczy odpowiedzieć poprawnie na jedno pytanie. Jakie to pytanie? Zdaje się, że w następnym odcinku zadam Wam te pytanie. Dobrze, wracamy do winyli. Tony Banks, Curious Feeling. Proszę bardzo. To wszystko już w przyszłym tygodniu w sklepie Popmaster Record Shop. Nie, Popmaster. Na stronie internetowej www.popmaster.pl. Popmaster Record Shop na pewien czas będzie zamknięty, ale płyty te, które Wam pokazuję, można kupić przez internet. Wysyłka w sumie od ręki będzie. Te stare pozycje, gdzie nie będzie w nowościach widniały płyty, no to różnie, tak do około miesiąca trzeba będzie czekać na płyty. Jeśli fajną pozycję znajdziecie, warto poczekać. Mało tego, dużo pozycji na razie nie ma, pojawią się gdzieś w marcu, myślę. Są to pozycje polskie, dużo płyt szelakowych z lat 30., 40., 50., 60. Polskie płyty szelakowe w Popmaster Record Shop. Oprócz tego dużo, dużo innych polskich płyt rockowych, popowych, ale to dopiero wszystko przed nami za jakieś 6 miesięcy. Okej, okay. Tam był Tony Banks z grupy Genesis, a teraz mamy Genesis, Foxtrot. Proszę bardzo, spójrzcie na labele. Zdaje się, że to jest rzut oka. O jednak, to ciężko. Proszę bardzo. Mad Hatter to się nazywa. I to jest taki średni Mad Hatter. To wydanie chyba amerykańskie, tak. Cut out okładeczka, pierwsze tłoczenie. Chyba się nie sprzedawało, że płyta była w wysprzedaży. Teraz mamy następną płytkę grupy Genesis. Selling England by the Pounds. Sprzedać Wielką Anglię za funta. Tu jakie mamy wydanie? Zdaje się kanadyjskie. Nie. Tu mamy teraz dużym hatterem. Jest ciut większy. To jest właśnie pierwsze tłoczenie. Brytyjskie zdaje się. Oprócz tego mamy jeszcze wkładkę z tekstami. Taka sztywna, kartonowa wkładeczka z tekstami utworu grupy Genesis. A teraz mamy Genesis Wind and Withering. Zdaje się, że kanadyjskie wydanie, wytwórnia ATCO. Tak to wygląda, w Kanadzie zostało wydane. A w Wielkiej Brytanii z tym Mad Hatterem, w dalszym ciągu było wydane z dużym Mad Hatterem. I ciągniemy dalej, idziemy dalej w Genesis. Genesis and Dead There We Three. I pozostało nas trzech. Gayford okładeczka. Proszę bardzo. I to chyba koniec Genesis, tak mi się wydaje. Teraz mamy Wishbone Ash, New England. New England i Wishbone Ash. Tak okładeczka wygląda. Tak z przodu, tak z tyłu. A tak jak otworzymy okładeczkę. Tak to wygląda. Wishbone Ash. Ok. Pora na Rainbow. Down to Earth. Grupa Rainbow, Down to Earth. Wydanie angielskie, z tego co pamiętam.
Teraz tak, Long Distance Voyager i grupa The Moody Blues, to zajęcie 81 rok, mniej więcej w tym okresie jak wyszedł album grupy ELO Time. Okładaczki niebieskie jednej i drugiego zespołu, muzyka dosyć podobna, rock symfoniczny, art rock, pop, także taka mieszanka, bardzo lubię, uwielbiam ten album. To jest jedna sztuka, to mam drugą sztukę z tym, że tutaj jest jakaś naklejka naklejona z paskiem, z kodem kreskowym, tutaj czyściutka okładka. Ok, lecimy dalej, teraz mamy antologię, Janis Joplin i Anthology, podwójny albumik. Płyty, z tego co pamiętam, w mintowym stanie, okładeczka niestety chyba wody nabrała, to jest taka sobie. Teraz Billy Joel, Stormfront Billy Joela. Zdaje się, że ta płyta już jest sprzedana, bo te wszystkie płyty, które wam prezentuję i jeszcze trochę więcej, których wam nie zaprezentuję w tym odcinku, okładki tych płyt są już dostępne na Facebooku. Między innymi ta płytka pojawiła się na Facebooku i z tego co widzę, ktoś tam zaklepał. Nie ktoś tam, Jacek zaklepał, proszę bardzo. Jacku, twoja płyta niebawem będzie u ciebie. Okej, okay. Imagine i John Lennon, proszę bardzo. Tak to wygląda, zdaje się, że holenderskie tłoczenie. Nie jest pierwsze, to chyba z początku lat 80. O ile dobrze pamiętam, 81 rok, możecie to sprawdzić na stronie www.popmaster.pl albo bez www, to wystarczy popmaster.pl. Ok, Bruce Springsteen, Greeting from Ashbury Park, New York. Proszę bardzo, reedycja, to nie jest płyta 72 roku, ona jest 81 roku, może później. Ok, teraz mamy Jimi Hendrixa, proszę bardzo. Tytuł płyty, chyba nie przeczytam w tych okularach, sorry. Proszę bardzo, tak to wygląda. Tutaj mamy złoty stempel, na którym pisze co? Limitowana edycja, box set. Ok, i teraz mamy Boston, grupa Boston. Zdaje się, że mieliśmy ten albumik już swego czasu, znaczy jakieś ze 3-4 miesiące temu sprzedaży. Od razu poszło i znowu się pojawia. Oprócz tego portugalskie wydanie Blondie, Parallel Lines, proszę bardzo, i grupa Blondie. Oprócz tego Level 42 i Level Best, najlepszy poziom. Poziom 42, proszę bardzo, czyli największe przeboje grupy Level 42, a tu między innymi Lekcje Miłości i Running in the Family, takie kawałeczki mniej więcej są. Teraz mamy The Police, Regatta de Blanc, zdaje się, że amerykańskie wydanie, okładka taka na amerykańską mi przypomina. To wszystko już w przyszłym tygodniu w sklepie popmaster.pl. Tak samo dotyczy tej płyty, muzyka do filmu Blues Brothers, oryginalny soundtrack, ścieżka dźwiękowa z filmu Blues Brothers. Co jeszcze nam zostało? Jeszcze zostało parę płytek, między innymi Robert Plant, The Principle of Moments. O, jeszcze Genesis został, proszę bardzo, Duke. Gatefold okładeczka, przeoczyłem, powinna być razem z pozostałymi Genesisami i Tony Banksem. I już zupełnie na koniec mamy grupę Electric Light Orchestra, Out of the Blue, podwójny albumik. Niestety nie ma plakatu, nie ma wycinanki. I na koniec Balance of Power i grupa Electric Light Orchestra. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. I pamiętajcie, słuchajcie przebojów grupy T-Rex, bo jeden z tych przebojów będzie pytaniem konkursowym w następnym odcinku. Także do zobaczenia, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.